Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będzie unboxing, z zielonego parapetu. Zobaczmy, co tam zamówiłam. Więc zapraszam Was do filmu. No dobra, słuchajcie, bo dzisiaj jest trochę ciężko, bo Molly stwierdziła, że no ja dopiero co z pracy wróciłam i ona koniecznie musi ze mną siedzieć, więc będziemy tutaj we dwie odpakowywać, patrzeć, co w tym pudełku się znajduje. A zamówienie wyszło nie z mojej inicjatywy, wiecie, bo ja jakoś tak ostatnio zielony parapet przeglądam czasem, nie powiem, że nie, ale jakoś mnie tam tak za bardzo mocno nic nie zachwyciło. A mimo wszystko i tak zamówiłam dwie rośliny. Ogólnie są tu cztery rośliny i najważniejsza rzecz w tym zamówieniu, czyli, słuchajcie, dobroczynne roztoczam. Mam znajomych, którzy stwierdzili, że fajnie by było, oczywiście bez presji, jakbym mogła zamówić te dobroczynne roztocza. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jeśli chodzi o zamówienie w zielonym parapecie na Niemcy, jeśli nie macie polskiego konta, to musicie mieć kartę kredytową, słuchajcie. Trzeba mieć kartę kredytową. No, ja na szczęście mam polskie konto. Można sobie tam przewalutować to i płacić na przykład zamiast złotówkach w euro, nie ma problemu, ale jeśli co do czego chodzi o płacenie, no to trzeba mieć kartę kredytową. Trochę mnie to zasmuciło, kiedyś mieli PayPala, teraz już tego PayPala nie mają, a szkoda. Chyba, że ja nie wiem, jestem jakaś niedowidząca i nie zauważam. No to zapakowane, o jak fajnie, taki nowy papier, zielony parapet. Słuchajcie, zamówiłam tu w ogóle jedną nowość, no i tonę tych roztoczy, słuchajcie, to jest ponad 20 roztoczy. Nawet skusiłam się na doniczki, które były przecenione o 50%, nie jakoś dużo, ale wiecie, stwierdziłam, że wezmę. Na roślinę przecenioną, więc wszystko sobie obadamy, zobaczymy, jak wyglądają rośliny, które są przecenione o 50%, doniczki, które są przecenione o 50%. Więc tak wygląda zawartość kartonu. Tak mi się ostatnio wydaje, że jakoś mniej tych unboxingów z zielonego parapetu. Może nie wiem, czy czujecie się jakoś zawiedzeni, czy coś, tu nie jest film sponsorowany. Gdybyście pytali, ja wam powiem, że również przeglądam, ale jakoś tak, Molly, sprawdzasz, co tu jest, tak? Ale jakoś tak wam powiem, że żadnych rewelacji tam nie widziałam. No dobra, to może zaczniemy sobie od tego, co tutaj jest w tym śmiesznym kwadraciku. A to są moje osłonki. Słuchajcie, skusiłam się, one były przecenione o 50% i już widzę, że jedna ma taką, obydwie mają takie skazy. No i dobra, przybliżę to. I tak trochę są w niektórych miejscach poprzecierane i są dosyć płytkie. Szkoda, że sobie ich nie zamówiłam wcześniej. To są 15, one kosztowały grosze, więc stwierdziłam, ok, wezmę, zobaczę, jak to wygląda, jak się... Fajnie w sumie plastik, całkiem fajny, już myślę, co bym sobie mogła tu włożyć. No, nie powiem wam, nie są głupie, fajny kolor mają, takie jakby imitacja drewna. Plastik, więc lekka, jeśli macie jakieś rygały, które wiecie, są przyczepione, to to się nazywa chyba pływające półki, to taki plastik się fajnie sprawdza, bo jednak nie obciąża nam tego regału, tak jak na przykład ceramika, co jest dosyć ważne. No, jakaś taka delikatna skaza jest tu, jak wspominałam, jest w tym miejscu, z góry jest troszeczkę, o, też tak, obstrzępiona, no ale ona kokosów też nie kosztowała, mam nadzieję, że to widać, więc ja tu nie jestem jakoś zawiedzona. Poza tym wiedziałam, co kupuję, wiedziałam, że kupuję przecenioną doniczkę, więc nie, ciekawe, fajnie, bo ja mam dużo białych rzeczy w domu, więc takie imitacja takiego drewna na pewno się sprawdzi. Oj, słuchajcie, spójrzcie, ile do tych roztoczy jest. Jedne są naprzędziorki, o, jest nawet pożyteczne roztocza się znajdują, 19 sztuk i ponad 20 sztuk. No wiecie, moi znajomi stwierdzili, że wnoszą swoje rośliny, niektóre właśnie z zewnątrz do domu i taka delikatna ochrona byłaby jak najbardziej na miejscu, bo mówią, że nic nie widzą, ale może jednak. No i wiecie, ja ostatnio też sobie kupowałam i stwierdziłam, że czemu nie, wezmę, domówię sobie jeszcze parę, bo czasem takie mam wrażenie, że gdzieś na anturiach coś mi się pojawia, tylko jakiś nowy liść i mam wrażenie, że przędzior już tam jest. Takie moje wrażenie, ale być może ja też przenalwoziłam, więc tutaj... No, dobra, słuchajcie, tu będzie
roślina. Tak, i jedna z drugiej kategorii, tak, już wiem, czy to jest ta roślina, już sobie ją tu fajnie odpakuję. Jest to kalicja. Ja jestem fanem trzykrotek. Hałasuję. I stwierdziłam, że wezmę sobie taką kalicję na... O! Odpadł. O nie, no dobra, to położymy sobie tutaj. No odpadł, widziałaś, Moni? Odpadł. Więc wyjmę może ten patyk, bo będzie mi tak przeszkadzał. I na zdjęciach mam wrażenie, no nie, no dobra, na zdjęciach w zielonym parapecie jest tak, że pierwsza roślina zawsze wygląda lepiej, to pierwsze zdjęcie trzeba tam rolować w dół i dopiero widać tą właściwą roślinę, którą macie zamiar sobie kupić. No i mniej więcej one tak wyglądały, więc jakoś nie jestem zawiedziona. Co prawda jeden pęd tu odpadł, ale jak wspominam, to jest roślina, która również była przeceniona o 50%. Mi się podobają trzykrotki, ta kalicja jest taka fajna, taka meszkowata, delikatny meszek ma, więc jakoś bardzo zawiedziona się nie czuję. Dosyć spodziewałam się tego, że może być w takim śmiesznym stanie, poza tym no, kalicje i trzykrotki właśnie mają też takie tendencje do łysień. Ja to widzę, że w ogóle jest jakiś taki złamany pęd. Nie, nie, on tak śmiesznie urósł, ten pęd. No była to roślina drugiej kategorii. Ja myślę, że sobie ją poucinam albo zostawię ją tak, jak jest, do wiosny może. I na wiosnę sobie ją poprzecinam, ukorzenię na nowo i... Na zdjęciu wyglądały te liście na takie super ciemne. Spodobało mi się to bardzo, więc odkładam. Nie, wygląda to, słuchajcie, spektakularnie dobrze. Dobra, kolejna roślina i tu myślę, że tak, mam nadzieję, że trafiłam na tą nowość z zielonego parapetu, a mianowicie chodzi o trzykrotkę Tenderness. Czy to jest tak opisane? Trzykrotka tylko jest napisane. Za 16,99 ja to czytałam, że to jest mini rozmiar. Jest taka fajna, mocno zbita, gęsto ułożone są te liście, ale powiem Wam, że to jest taki maluch. Czy się spodziewałam aż tak małej rośliny? No nie jestem pewna. Czy spodziewałam się, że tu będzie aż tak sucho? Chyba raczej nie. No nie wiem, czy ona mi przeżyje. Ogólnie trochę te listki są takie zaróżowione od dołu i wygląda mi to trochę jak na sweetness. Zobaczymy, czy to faktycznie będzie takie białe, więc myślę, że zaraz sobie ją podleję. Na końcu pokażę Wam wszystkie rośliny w zbliżeniu, no bo tak to tak nie za bardzo widać. Nawet nie jestem pewna, czy czy pokazuję je we właściwy sposób, czy w ogóle je widać. Wygląda ciekawie. Ja jestem dużym, naprawdę dużym fanem trzykrotek. Mam sweetness, mam nanuk, mam quadricolor, mam pink blush. No mam ich trochę, więc czemu nie? I jeszcze mam jakąś z białą wariegacją. No zobaczymy, jak sobie ta poradzi. Koniecznie do podlania, bo jest naprawdę wysuszona. Na sam koniec mam tu jeszcze, no taki krótki unboxing będzie, dwie rośliny, na które zdecydował się mój znajomy. Ale one są ładne, słuchajcie, to jest Lepis Mium. I to nie jest boliwianą, tylko curry coś tam. Te, które właśnie ma mieć końcówki takie czerwieniejące. No powiem Wam, że będzie zadowolony. Fajny wybór. I on chciał je podwójnie, żeby od razu sobie zagęścić, więc od razu odpakuję drugą. Fajnie zapakowane. Troszeczkę się tu ziemi posypało, ale to nic, nie ma tragedii. No i tak wyglądają one z bliska. Z bliska, no nie z bliska, no. Czy jest tu odmiana kruki... Kruki coś tam, kruki form, tak mi się wydaje, takie małe te literki, że ciężko zobaczyć, więc no wyglądają bardzo ładnie, obiecująco, widzę, że te szczyty są takie właśnie zaczerwienione, konkretna, ładna, słuchajcie, dwie, napiszę Wam ceny, ile one kosztowały, napiszę Wam przy każdej roślinie, bo zapomniałam jakiś czas temu, zamawiałam te rośliny, jeszcze pokażę Wam, jak wyglądają te dobroczynne roztocza, może nie każdy z Was widział co i jak, więc odpakujemy sobie jedno. I powiem Wam, że naczekałam się tym razem na tą paczkę. Zamówiłam w niedzielę, a dziś jest dopiero czwartek wieczór. Świrski. Świrski będzie na Bożu Święty. Na co jest Świrski? Na Czternastka, tak mi się wydaje. Tak. Więc tak to wygląda. Przyglądam się, bo widzę, że to jakby trochę powychodziło tych robaków z tego.
Dobra, tak to sobie wygląda. Zawieszamy to na roślince, tędy wychodzą te robaczki, to jest taka dziurka, nic się więcej nie robimy, po prostu wieszamy na roślinę i taka jedna paczuszka powinna nam wystarczyć no właśnie na dwie rośliny, mniej więcej, w sensie, które są blisko siebie. No i powiem Wam, że dość długo szła ta paczka. Od poniedziałku niby już została wysłana, gdzieś przekroczyła granicę Polski i powiem Wam, że dopiero wczoraj dostałam powiadomienie, że ona do mnie przyjdzie najprawdopodobniej w ciągu następnych 2 dni. No i przyszła w czwartek, ale przekierowałam sobie ją do punktu odbioru, bo spodziewałam się tego, że nie będzie mnie w domu, że nie uda mi się jej odebrać, ale chociaż poszło dosyć sprawnie na szczęście. Więc dajcie mi znać, czy Wy jesteście zadowoleni ze swoich ostatnich zamówień z zielonego parapetu. W ogóle co zamówiliście, czy cokolwiek zamawialiście, a może nie tylko zielony parapet, tylko jakieś inne firmy, czy macie może jakąś fajną firmę, która właśnie wysyła paczki z zagranicy. Nam bardzo zależało na tych roztoczach i w sumie te parę roślinek to było takie dodatek w sumie do tego głównego zamówienia, którym było roztocze. No dobra, już Wam pokazuję z bliska te rośliny, żeby nie przedłużać. Moluniu, zejdziesz? I tak wyglądają z bliska te dwie sadzoneczki Lepisium. No ładne są, nie powiem, że nie. Ale słuchajcie, patrzcie jaka różnica. Niby eski, a ta jest jakby troszeczkę bardziej gęsta. No fajnie się prezentują, bardzo mi się podobają. W sumie to nawet trochę żałuję, że sama nie zamówiłam. To jest ta nowo z zielonego parapetu, czyli trzykrotka Tenderness. No ma coś w sobie, nie powiem, że nie, coś w sobie ma. Wygląda ciekawie, interesująco. Widać, że te listki z wierzchu są białe, ale jak widzicie, na przykład ta część tutaj jest taka delikatnie zaróżowiona i totalnie sucha, więc ja za chwilę zabieram, nawilżę ją, nawilżę, podleję, bo wymaga tego, wymaga. No i mam nadzieję, że się mi utrzyma. Ogólnie rzecz biorąc, ja jestem całkiem zadowolona, jeśli chodzi o zamówienia z zielonego parapetu, no bo praktycznie wszystkie rośliny, które tam wcześniej zamawiałam, u mnie przetrwały. I mają się całkiem dobrze te wszystkie rośliny, więc w tym sensie nie mogę narzekać. Mam pięknego neona, który jest do dziś ze mną. W sumie wszystkie rośliny z zielonego parapetu mam dziś, do dziś. Więc może jakiś kiedyś film pokażę tylko o roślinach, te, które właśnie kiedyś udało mi się zamówić na zielonym parapecie. No dobra, ale skupmy się. To jest właśnie ta kalisja, która jakby nie patrzeć, no to naprawdę troszeczkę przypomina liście właśnie trzykrotki. No jest zima, więc obawiam się, że ona dalej będzie mi się wyciągać, ale te liście mają coś w sobie. No nie można powiedzieć, że nie. Ja myślę nad jakąś fajną kompozycją, że jak mi nawet ta trzykrotka podrośnie i ta, i te, które mam, to wszystkie je razem połączę. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała ta kompozycja. No to już na sam koniec pokazuję Wam wszystkie rośliny i będę się z Wami pomału żegnać, więc do zobaczenia w następnym filmie. Pa!